Teraz przechodzimy do dwóch bardzo ważnych czynności, którą z pewnością każdy będzie chciał zrobić na waszych iPhone'ach, czyli ustawienie maila. Po pierwsze, jeżeli wejdziemy w aplikację Mail, to jest domyślny klient pocztowy w każdym waszym iPhone'ie i urządzeniu Apple. Czyli to jest program do wysyłania i odbierania maili. Oczywiście takich aplikacji, czyli tak zwanych klientów pocztowych, jest bardzo dużo. Możecie sobie pobrać aplikację Spark albo Gmail albo jakąkolwiek jeszcze inną. I ona po prostu służy do tego, żeby odczytywać maile albo pisać maile, które to znajdują się na serwerze, bo najczęściej wszystkie teraz maile są obsługiwane w standardzie IMAP, czyli wszystko to znajduje się w chmurze, a wy tylko widzicie tutaj poszczególne rzeczy i widzicie je na wszystkich innych urządzeniach. Więc jeżeli macie konto na przykład na Gmailu, to wystarczy, że tutaj wybieracie, że macie konto Google, no i logujecie się do tego konta Google, czyli do konta Gmail, i automatycznie cały mail jest pobierany na wasz telefon i możecie wysyłać maile, odbierać je, no, czyli robić ogólnie to, co każdy człowiek robi z mailem, i wtedy się to w ten sposób wam wyświetla. W jaki sposób pisać maile? No to z pewnością wiecie. W prawym górnym rogu mamy utworzenie nowego maila, zaś u góry w lewym górnym rogu mamy jakby dostęp do wszystkich skrzynek, które się znajdują w naszym koncie mailowym. Ważne jest to, że oczywiście możecie dodać kilka takich waszych adresów e-mailowych do tej aplikacji i to robimy właśnie przy pomocy ustawień. Pokażę wam to. Czyli wchodzimy w ustawienia, następnie mail i tutaj mamy konta, czyli dodajemy sobie następne konta, jeżeli chcemy. Ważne jest to, że mamy tutaj kilka jeszcze innych predefiniowanych serwisów, z którymi tak jakby Apple współpracuje i ta integracja jest bardzo prosta. Czyli mamy tutaj, wiadomo, iClouda Apple'owskiego, ale również mamy konto Microsoft Exchange albo Outlook. Jeżeli jednak macie swoją domenę i macie wykupiony hosting i macie swój jakby adres e-mailowy, jak na przykład ja, bo mam domenę instrukcje.apple.pl, no to wchodzicie w inne. I tutaj musicie wszystkie te elementy związane z waszym kontem uzupełnić ręcznie. Nazwę, e-mail, hasło, a następnie wpisać tutaj konfigurację serwera poczty wychodzącej i przychodzącej i wtedy to tak samo normalnie będzie działało. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące konfiguracji mailowej w przypadku, kiedy faktycznie macie jakąś swoją domenę, to najlepiej zadawać je po pierwsze osobom, które wam wszystko to ogarniają, jakimś waszym programistom odpowiedzialnym za tę część w waszej firmie, lub też firmom, które dostarczają wam hosting. One również będą wiedziały, w jaki sposób macie skonfigurować tę funkcję w iPhone'ie. No i oprócz oczywiście maila, być może będziecie chcieli również mieć jakieś kalendarze, które są subskrybowane przez was, lub też kalendarze, które macie po prostu utworzone na innych kontach. I tak samo, domyślny kalendarz to jest kalendarz utworzony razem z waszym kontem iCloud. Czyli jeżeli mamy zalogowane konto iCloud, to tak jak pamiętacie, wszystko to trafia do chmury i możemy z tego kalendarza jakby korzystać na wszystkich urządzeniach. Jednakże jeżeli wejdziemy tutaj na dole w kalendarze, zobaczycie tutaj, że mamy tylko właśnie ten jeden kalendarz iCloudowy. Ale jeżeli chcecie sobie dodać więcej kalendarzy, na przykład kalendarze są automatycznie tworzone w koncie Gmail na dole, że ja mam tych kalendarzy znacznie więcej udostępnianych w ramach Gmaila, jak również w ramach innych kont. I z tego poziomu również możecie sobie dodawać jeszcze jakieś kalendarze i w odpowiedni sposób zarządzać tym, które kalendarze mają się wyświetlać w waszym kalendarzu, a które nie. No i oczywiście dodawać odpowiednie kolory tak, żeby tutaj wszystko to odpowiednio się wyświetlało. Fajnym takim tipem jest to, że ja z żoną mamy jeden wspólny taki kalendarz, który obydwoje mamy wrzucony w nasze iPhony i dzięki temu widzimy, kto jakie ma poszczególne zadania albo rzeczy każdego dnia i tak naprawdę korzystamy z tego kalendarza we dwójkę. No i ja wiem, co żona robi o danej godzinie, żona wie, co robię ja o danej godzinie i polecam każdemu, kto ma małżonka, małżonkę, właśnie w ten sposób organizować swój czas. Jeżeli macie jakiś kalendarz firmowy, to również tak jak wam pokazałem, możecie go sobie tutaj właśnie wrzucić przez konta
do tego telefonu i ten kalendarz również będzie się Wam wyświetlał tutaj w Waszych kalendarzach. Na koniec chciałbym omówić jeszcze trzy aplikacje. Pierwsza aplikacja to Lokalizator. Jeżeli mamy skonfigurowaną aplikację Znajdź mój iPhone, no to w tej aplikacji Lokalizator znajdziemy wszystkie nasze urządzenia. Gdzie się znajdują, czy są podłączone do sieci, czy też nie. Następnie zawsze widzimy położenie nasze, jak również mamy z tego poziomu możliwość udostępniania swojego położenia innym osobom i dzięki temu na przykład ktoś może widzieć, gdzie w danym miejscu obecnie znajduje się moje dziecko albo moja żona. Kiedyś ta aplikacja była rozczłonkowana na aplikację Znajdź mój iPhone oraz aplikację Znajomi. Teraz to jest po prostu jedna aplikacja Lokalizator, w której mamy wszystkie te informacje. Następna aplikacja to Skróty. Skróty to aplikacja wbudowana w iOS. W jaki sposób działa aplikacja Skróty? Pozwala nam się zabawić w programistę i zautomatyzować poszczególne czynności. Po pierwsze mamy tutaj dostępną galerię różnych sugestii automatyzacji, więc im więcej macie aplikacji, tym więcej tutaj możecie zobaczyć różnych podpowiedzi bądź skrótów udostępnionych przez poszczególnych deweloperów. Więc możemy sobie na przykład wybrać, że myj ręce przy muzyce, no nie? I mamy tutaj jakby wykonywane cztery czynności. Widzicie? Czekaj przez 20 sekund, odtwarzaj muzykę na iPhone'ie. No i to się jakby wykonuje w momencie, w którym Apple Watch prawdopodobnie wykryje, że myjemy ręce, bo jest to oczywiście połączone z naszym Apple Watchem. No i taki skrót możemy sobie dodać. Oczywiście tych skrótów jest bardzo dużo, po prostu fajnie jest samemu sobie poeksperymentować z tym. I tutaj tych rzeczy macie bardzo dużo, możecie sobie wybierać poszczególne czynności i tak naprawdę od tego wszystkiego zależą wszystkie te automatyzacje i jakby nic Was nie ogranicza. No tylko to, czy ktoś wdrożył w aplikacji poszczególne jakby czynności, czy też nie. Więc zachęcam Was do tego, żeby po prostu sobie z tego korzystać, no i po prostu automatyzować określone czynności. No i ostatnia aplikacja, o której chciałem opowiedzieć, to aplikacja Zdrowie. W momencie, w którym zaczyna się korzystać z iPhone'a, no to warto sobie po prostu tutaj te wszystkie informacje związane z Waszym zdrowiem, wagą, wzrostem uzupełnić. No i powiedzmy sobie szczerze, jeżeli kupicie iPhone'a, to prędzej czy później kupicie sobie też Apple Watcha. I wówczas będziecie mieli dostęp do różnych danych pobieranych z Apple Watcha dotyczących Waszego zdrowia. I to tutaj w tej aplikacji Zdrowie będziecie mieli wszystkie podsumowania związane z Waszą aktywnością fizyczną. Wasze kroki, Wasz sen, jakby też dane związane z choćby EKG i Waszym sercem. Tutaj to wszystko znajdziecie. Ilość minut, kiedy ćwiczyliście, normalizacja tętna, tak naprawdę tych informacji jest tutaj bardzo dużo. No i jakby macie tutaj też możliwość, to jest informacja dla kobiet, ustawienia sobie bodajże informacji związanych ze śledzeniem cyklu. Tutaj macie wszystkie te zakładki, które widzicie. Na przykład macie informacje na temat oddychania ważnego podczas przechodzenia choroby COVID-19. I jeżeli macie Apple Watcha serii 6, to tutaj też będą informacje związane z natlenieniem Waszej krwi. Ale ważne jest to, że różne urządzenia i aplikacje możecie łączyć z tą aplikacją Zdrowie i wówczas te dane są tutaj wszystkie pobierane i zbierane, pokazywane. Więc zwróćcie uwagę, że naprawdę tych danych jest tutaj bardzo dużo i choćby mamy informacje związane z myciem rąk, ważnym podczas pandemii. No nie, Apple Watch wykrywa, kiedy myję ręce i odlicza mi 20 sekund. Jeżeli sobie włączę widok tygodniowy, to widzę średnią sekund, kiedy myłem ręce, czyli średnio myję ręce przez 10 sekund i miałem łącznie 73 mycia rąk. No nie? Więc w ciągu miesiąca to było 301 myć rąk i też średnia to jest 10 sekund, czyli chyba nie najgorzej. No niemniej jednak naprawdę tych informacji tutaj znajdziecie bardzo dużo i w zależności od tego, czy właśnie korzystacie z Apple Watcha, czy z innych urządzeń, no to tych parametrów życiowych będziecie tutaj widzieli bardzo dużo. Oprócz aplikacji Zdrowie istnieje aplikacja Aktywność, która pokazuje Wam wszystkie informacje, które są pobierane z Apple Watcha, czyli wszystkie okręgi, informacje dotyczące ćwiczeń, ruchu oraz
oraz tego, jak długo jesteście na nogach, oraz pokazuje wam trendy, to ile ćwiczycie, jakie dystanse pokonujecie, to wszystko, co właśnie Apple Watch gromadzi, i to jest tylko i wyłącznie aplikacja poświęcona Apple Watchowi. Oczywiście te dane później trafiają do aplikacji Zdrowie, no ale tutaj są tylko i wyłącznie właśnie te informacje związane z aktywnością na Apple Watchu. Także to jest bardzo fajna funkcja. Oczywiście jeżeli kupicie Apple Watcha, to będziecie mieli aplikację Apple Watch i z poziomu tej aplikacji jesteście w stanie kontrolować ustawienia i różne rzeczy związane z waszym Apple Watchem. Zachęcam was do obejrzenia instrukcji obsługi Apple Watcha, którą dla was przygotowałem. Tam omawiam wszystkie te rzeczy i to, w jaki sposób korzystać z Apple Watcha. I to jest koniec instrukcji iPhone'a. Pokazałem wam wszystkie najważniejsze funkcje i zagadnienia związane z obsługą tego telefonu. Mam nadzieję, że pokochacie nowe iPhone'y i będziecie z nich zadowoleni oraz będziecie przede wszystkim wiedzieli, jak z nich korzystać. Jeżeli jakiegoś tematu nie poruszyłem albo macie jakieś dodatkowe pytania, to piszcie na dole w komentarzach pytania. Postaram się na nie odpowiedzieć. Zachęcam was do tego, żebyście obejrzeli moje poprzednie filmy, w których pokazuję, jak daną rzecz zrobić, skonfigurować, jak również jaki sprzęt wybrać. No i oczywiście do tego, żebyście zasubskrybowali mój kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi następnymi moimi filmami. Jest dużo filmów na temat nowych sprzętów, na temat konferencji oraz takich jak ten instruktażowych. Jeżeli podobał wam się ten film i pracę, jaką dla was wykonałem, no to oczywiście dajcie łapkę w górę i udostępniajcie ten film innym, nowym użytkownikom iPhone'ów. W instrukcji pojawiają się reklamy i wiem, że nie każdy lubi reklamy na YouTubie, ale ze względu na to, że przygotowałem ten film dla was całkowicie za darmo, możecie go oglądać kiedy chcecie i ile chcecie, to mam nadzieję, że zrozumiecie, że reklamy na YouTubie są jedyną formą rekompensaty i wynagrodzenia mi tego czasu, który dla was poświęciłem. Proszę o wyrozumiałość, kliknijcie przeskoczenie reklamy bądź obejrzyjcie reklamę, no i pamiętajcie, że bardzo dużo czasu poświęciłem na to, żeby dla was go przygotować, a oczywiście mogłem komercyjnie go gdzieś sprzedać. Więc reasumując, dziękuję wam, że byliście ze mną, że obejrzeliście tę instrukcję. Zachęcam do polajkowania filmu, do subskrybowania mojego kanału. Zapraszam was również na inne kanały społecznościowe i do zobaczenia w następnych odcinkach.